witam w kolejnym filmiku. Jeżeli obraz jest ucięty, należy dać opcję pełny ekran na miarę na mnie w komentarzu bądź w opisie. Jeżeli chodzi o temat dzisiejszego odcinka, chciałabym zdać relację z dwóch wizyt w Sephorze. Czy to były dwie różne, czy to sama? Nie pamiętam już, naprawdę mam zaniki pamięci, bo miałam nagrywać po pierwszej... Nie, chyba to cały czas była ta sama. To jest praktycznie chyba jedyna Sephora, która mi pasuje, jeżeli chodzi o Wrocław, bo tam jest po prostu spokój. To jest jedyne centrum handlowe, które ja lubię, czyli Renoma. Tam jest po prostu spokój, mało ludzi i tak dalej, spokój, cisza. Puszczają czasem muzykę klasyczną jako tło, takie w zasadzie w centrum. Tak. Kiedyś wspominałam, że tam można poczuć zapach takiej niszowej papryki z stylu artizon, jeżeli się wchodzi. Tak, przez pewne momenty centrum handlowego można rzucić taki motyw bardzo kwieciarniany, wokół jest po prostu, wokół stoiska z kwieciarnią, także są takie pewne fragmenty, gdzie zapach nie będzie irytował. Cóż ja potestowałam? Więc generalnie były różne testy. Teraz, żebym ja sobie to wszystko spamiętała, czy jakiś z zapachów urzekł przy testach w Sephorze do tego stopnia, że chciałabym mieć w postaci flakonu? Tak, jeden urzekł. Odkryłam na nowo Izję, nie wiem, Sisley. Powiem tak, za pierwszym razem, jak kiedyś poznałam ten zapach, był po prostu ładny, różany, szlachetny, ale niczym, nie był wyjątkowy dla mnie, nie był dla mnie unikalny. Natomiast to testowałam w jakieś takiej bardziej cieplejsze dni. Odświeżyłam go sobie, nie teraz, bo teraz jest już cieplej, ale w taki naprawdę mroźny dzień i to, co ten zapach ukazał, taką niesamowicie, bym powiedziała, chropowatą, botaniczną różę, tak chłodną, tak wyjątkową, że już naprawdę zaczęłam się rozglądać za flakonikiem. Niestety cenowo nie wychodzi to dobrze. Tak jak niektóre marki mainstreamowe można w fajnych cenach utrafić, tak Sisley jest tak sobie. Ale muszę przyznać, że to jest taki drugi zapach marki Sisley, który po prostu, którym jestem oczarowana, naprawdę fenomenalny. Miejmy nadzieję, że go nie zmienią. I to jest taka róża, którą fajnie używać właśnie w niesamowicie chłodne dni. Ona po prostu nie ukaże tego piękna, według mnie, jakbym znowu potestowała, nie wiem, wiosną. A już zima się kończy, także chyba już nie teraz. Kolejny zapach, który poznałam w Sephorze, w której ja byłam, pojawiły się zapachy kruka. Pojawiły się tych zapachów 3 albo 4 i generalnie 2 niczym mi nie urzekły. No, chyba taki był coś różany, drugi jakiś kosmetyczny. Generalnie nie wpadł mi w ogóle, że jak powiem, w nos. Natomiast jeden, chyba biały, jak dobrze pojarzę, ale generalnie, jeżeli to nie biały, to sobie po prostu można odszukać po nutach, który ma. Miał dobrze wyczuwalną, czarną porzeczkę. Także udany zapach, chociaż nie jakiś niewątpliwie wyjątkowy. Powiem, że ostatnio po przybyciu właśnie unikatu My Couture z Givenchy, to ta porzeczka wydała mi się bardziej intrygująca, ponieważ kompletnie niepodobna do żadnej innej. Ja po prostu mam ogromne oczekiwania względem porzeczki, bo ogrom zapachów porzeczkowych poznałam. Zresztą niedługo pewnie będzie kolejne uaktualnienie moich wrażeń odnośnie porzeczkowości. Jest na moim kanale też film o porzeczce jako takiej ukochanej nucie perfumowej. Także nadzieje pokładam ogromne. Są też pewne zapachy, w których pokładałam ogromne nadzieje, potrafiły rozczarować, chociażby Swensk Prakt. Ładny zapach, który niekoniecznie przepięknie, szlachetnie się układał, dosyć zwyczajnie. Ale cały czas porzeczka, liście porzeczki są to takie motywy, które mnie intrygują w nutach. Cóż jeszcze poza krukiem, poza Izją? Z Masaki, muszę przyznać, że faktycznie nazwisek miała rację. Masaki na nowo jest, że tak powiem, wszechobecne w Sephorach, różne zapachy, w tym nawet fluo, które wydawało mi się, że już powycofywali. Są różne zapachy. W tym jest na przykład Snow Rose, już kiedyś mówiłam o tej róży. Ona jest taka ładna, bezpieczna, nie jakaś intrygująca i tak dalej. Czy ona jest jakaś wyjątkowo chłodna, śnieżna, nie do końca. W ogóle a propos Snow Rose, jakiś inny zapach mi wpadł w oko pod kątem nazwy, mam trochę go na oku. Może tam będzie taka właśnie, myślę, taką mroźną, śnieżną, zimną, chropowatą, cierpką, może nawet różę taką chropowatą z kolcami, z zielenią, z dzikim ogrodem, z wilgocią, z deszczem. Może taki różany ogród po burzy. I cóż ja chciałam jeszcze powiedzieć, jeżeli chodzi o te testy. Tam jest taki pewien Masaki, którego nazwy nie pamiętam, ale on jest oznaczony jako nowość, czy to będzie jakiś najnowszy, który ma w sobie taki wydźwięk troszeczkę miętowy. Kiedyś była miętowa Mintea z Masaki. Ten jest trochę inny, ale dosyć intrygująco wypadł. Teraz chyba pomieszam rzeczy, generalnie te pierwsze seforowe kontra drugie, ale na przykład z tych ostatnich. Potestowałam, chociaż nie, to było też przy pierwszej wizycie, a teraz sobie już odświeżyłam.
Armani Frizzy, ten Because of You, jest klasyczny ten Frizzy. Kiedy mi się zauważył ten klasyk jeszcze jako tako, ten Frizzy kompletnie nie zapadał mi w pamięć. Teraz jak potestowałam oba, to żaden mi nie zapada w pamięć. Ten nowy zapach Diora, ten coś Roses, flakonik, jak to flakoniki od tych różnych Miss Dior serii i tak dalej. Generalnie ten zapach po prostu, co taki po prostu ładniutki, nic szczególnego. Jest zapach Toes, nie wiem, czy tak to się wymawia. Jeżeli ktoś ma po francusku, to chyba Toes, nie wiem. Może to jeszcze ustalę. Więc generalnie tam jest OU, czy tak jak w Goutal, czyli powinno być Toes, nie wiem, ale nazwy się potrafią rzucić swoimi prawami. Ten taki niebieski. No i znowu, nic ten zapach nie wniósł. Przy którejś wizycie testowałam te takie męskie zapachy Armaniego, tak jak jest woda cydrowa i takie dwa inne. Któryś z nich, trzeba było po prostu sprawdzić, który ma w sobie wiśnie, był taki mroczno-wiśniowy. Także taka ciekawa propozycja a propos tego, że w mainstreamie można znaleźć taką mroczną wiśnię, ale nie po stronie damskiej. Tamten zapach bardzo ciekawy padł na bloterkę, na tym powiedziała, że bardziej w stronę damską. Na skórze bardziej w stronę jednak poszedł męską, także... Ale jako dodatek do czegoś? Czy coś jeszcze? Może spauzuję i się zastanowię, czy coś jeszcze chciałam opowiedzieć. Generalnie chciałam powiedzieć o tym odkryciu różanym, znaczy dla mnie odkryciu w sensie ponownych testach Easy. O tym, że właśnie te zapachy Armani nic szczególnego, Dior nic szczególnego, ten Toes też nie. O tym właśnie, że tą wiśnię można było sobie sprawdzić po stronie męskiej. Któryś z tych zapachów jest woda cydrowa i dwa inne. I w ogóle jeszcze męski Burberry London. Też ma sobie taką drzewną, chropowatą wiśnię. Ten Armani trochę budził skojarzenie z wiśniową La Petite Robe Noire z Guerlain, natomiast taka po prostu bardziej taka chropowata, umroczniona, bardziej intrygująca, chociaż niekoniecznie fajnie się to porozwijało. Co ja jeszcze chciałam powiedzieć? Może jednak spauzuję. Przypomniałam się, co jeszcze testowałam i chyba o tym nie wspominałam. Aurę Thierry'ego Muglera w tej wersji Sensuel. I muszę powiedzieć, Aura klasyczna, woda perfumowana, jest zapachem trudnym, jest zapachem o bardzo dobrych parametrach. Miałam nadzieję, że użyłam jej globalnie. To nie do końca jest mój klimat. Tam jest motyw rabarbarowy, ziemno rabarbarowy. Na mojej skórze jest bardzo taki wyrazisty, ale idzie w taką stronę bardzo dużej słodyczy i takiej słodyczy dosyć będzie zahaczającej o męczący charakter, także nie do końca do mnie przemawia. Wody toaletowej od toalet za bardzo nie znam dobrze, chociaż chyba mam odlewkę, muszę poszukać. Natomiast ta wersja Sensual mnie nie zachwyca. Nie ma nic wspólnego za bardzo z tymi aurami wcześniejszymi i ona jest takim po prostu mainstreamowym słodziakiem. Testy pobieżne, ponieważ jakby te testy początkowe nie skłoniły mnie, żebym chciała go poznać na skórze. Dużo ciekawszy uważam z takich słodkich klimatów, jeżeli chodzi o Muglera, pierwszy anioł cukrowy, późniejsze nie. Wersja, którą ja miałam, miała w sobie bardzo wyczuwalną czerwoną porzeczkę, przełamaną bezą. Później ta kolejna wersja już poszła za bardzo była zasłodzona. Co ja jeszcze mam jeszcze powiedzieć? Hermès. Muszę przyznać, że to jest taka marka mainstreamowa, którą ja bardzo lubię i bardzo lubię różne ogródki Hermès. Jeżeli chodzi o ogródki Hermès, ten najnowszy, czyli Lagoon. Ja już robiłam do niego kilka podejść, przy którejś zjedzie właśnie ostatniej bodajże również. Cały czas mam z tym zapachem problem. On czasami potrafi coś ukazać, ale czasami po prostu jest jakiś taki nikły względem innych ogródków. Ja już nie mogę w to uwierzyć. I dostałam próbkę właśnie w stworze tego zapachu. Potestuję, zobaczymy. Może wyjdzie lepiej. Może w użyciu globalnym okaże się bardziej intrygujące. Ja pamiętam, że miałam tak samo z tym ogródkiem na dachu, czyli tła. Chyba nie powinno się mieć tłat. O, ustaliłam po ostatnim zdjęciu z francuskiego, że nie powinno się mówić tłat, tylko tła, czyli jardin. Powiedzmy tła. To jest ogródek, który mam, który ma fenomenalne parametry, przepięknie się układa, ale pamiętam, że moje takie pierwsze z nim zetknięcie, takie nadgarstkowe, nie ukazało tego piękna, także ogródki koniecznie testować globalnie. I co jeszcze chciałam powiedzieć, ten Lagoon?
Czy to wszystko? Nie wiem, czy to wszystko. Generalnie za bardzo nic mnie nie urzekło. Jeszcze może spauzuję. Po kolejnym spauzowaniu jednak, podsumowując, urzekła mnie ogromnie przy kolejnych testach Izja Sisley, ale w takiej właśnie aurze niesamowicie mroźnej. Oprócz tego ogrom zapachów mnie rozczarował. Postanowiłam, że jeszcze dam szansę Lagoon. Wiem, co jeszcze potestowałam. Tom Ford, o Metallic już wspominałam, ale noir, ten klasyczny czarny noir. I muszę przyznać, że na mnie się ułożył tak trochę pierniczkowo. Także za pierwszym razem jakoś trochę go inaczej odebrałam. Mam nadzieję, że wszystko spamiętałam, co chciałam przedstawić. Postaram się może w opisie powstawiać właśnie zapachy, o których wspominałam. Generalnie większość takich nowości mainstreamowych Sephora nie za bardzo mnie te zapachy urzekły. W ogóle też się trochę rozmazałam. Jakby kogoś interesowało, cały makijaż, oczy jest głównie matowy, jest wykonany fenomenalną paletką, o której opowiem na pewno w ulubieńcach. Nie wiem, czy tam widać, on jest taki rozmyty, ale ma tak trochę kreskę taką rozmytą, tak palcem zrobioną praktycznie taką zielenią. Teraz jest słabe światło, także nie wiem, czy widać, ale przepiękna paleta, fenomenalnie się z nią pracuje, genialna jest. Nie wiem, czy któraś paleta mnie aż tak oczarowała, jest tak wszechstronna, różnorodna. Nie, oczarowała mnie ta retro jeszcze, ale ta jest chyba jeszcze większa bajka. Także dziękuję. Na ustach jest połączenie pomadek, które mi się od przed chwilą od jedzenia czegoś lekko rozmazało. Jakby kogoś interesował lakier, to jest lakier, który trafiłam ostatnio. Fajny, bardzo ma taki kolor takiego ładnego, dziewczęcego różu. To jest OPI, bo China Clay. Generalnie te dwie marki można w fajnych cenach potrafić w TK Maxie i faktycznie trochę tych lakierów z tych marek mam właśnie półtrafionych tam. I fajnie się nimi maluje, fajnie się trzymają. Także taki ładny róż. Także dziękuję, pozdrawiam, dajcie znać, co ostatnio udało się potestować, czy coś zachwyciło, czy znacie może Izję, czy która jest właśnie mainstreamowy szczególnie urzekła, którą koniecznie potestować, bo może o czymś nie wspomniałam, a chyba o wszystkim powiedziałam, co sprawdziłam. A, Bottegi. Bottegi trochę się wycofują, w sensie rozmawiałam z konsultantką, to ponoć leżerim wycofali. Jeszcze jakąś jedną. Ta klasyczna jest ta welurowa. Welurową sobie odświeżyłam na dłoń. Muszę przyznać, że nadal chyba nic nie kombinowali w tym zapachu. Bardzo długo dobrze się utrzymuje. Dobre parametry i idzie trochę w stronę klasycznej Bottegi. Taki, powiedziałam, elegancki, taki bardzo dystyngowany. Ciekawy zapach, podoba mi się. I faktycznie Bottega to jest taka też kolejna marka obok Hermès czy Cartier. Są to takie marki mainstreamowe, które mnie szczególnie interesują, jeżeli chodzi o nowości. One potrafią mieć nawet świeże klimaty o bardzo dobrych parametrach. A zresztą ja dzisiaj nawet w użyciu mam pewien zapach Cartier, fenomenalny. To w osobnym filmiku pewnie już była ta informacja. Pozdrawiam!